Słowo kultura pochodzi z języka łacińskiego, oznaczającego uprawę roli. Pochodzi od czasownika colere, co oznacza być osiadłym, dbać, doskonalić, świętować. Dzisiaj słowo kultura rozumiemy różnie, w takim szerokim ujęciu. Możemy uznawać, że kultura jest to cały dorobek ludzkości, wszystkie osiągnięcia cywilizacyjne między innymi. Natomiast w takim węższym ujęciu kultura to po prostu system zachowań, wszystko to, co funkcjonuje z udziałem człowieka, to jak żyjemy, jak funkcjonujemy na co dzień wobec siebie, to co wytwarzamy jako po prostu ludzie. W związku z tym, jak widać, trudno jest zdefiniować jednoznacznie, czym jest kultura. Zaproponujmy kilka definicji. Definicja opisowa. Kultura to złożona całość obejmująca wiedzę, wierzenia, wszystkie wytwory związane ze sztuką, moralność, jaką człowiek zbudował, prawa, jakie ustalił i stara się egzekwować, obyczaje, jakie funkcjonują w społeczeństwie oraz inne zdolności i nawyki nabyte przez człowieka jako uczestnika społeczeństwa. Taką definicję zaproponował Edward Burnett. Czyli tutaj mamy taki opis, wymienione po kolei składniki wchodzące w skład szerokiego pojęcia, jakim na pewno jest kultura. Czyli wszystko, czego się dowiedzieliśmy, wszystko, co wytworzył człowiek tak naprawdę, wszystko, co odkrył, co stworzył, zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej, materialnej, czyli właśnie wszystkie przedmioty, wytwory jego pracy, pomysłów, idei oraz niematerialne, czyli wierzenia, czyli system moralny, czyli prawo, ale też jego zdolności i właśnie umiejętności wytwarzania różnych rzeczy czy wymyślania różnych rzeczy. Drugą definicję jeszcze zobaczmy, autorstwa Alfreda Grebera i Talcotta Parsonsa. Definicja normatywna, kultura to przekazane i wytworzone treści i wzory wartości, idei i innych symbolicznie znaczących systemów, będące czynnikami kształtującymi ludzkie zachowania oraz wytwory stanowiące produkt zachowania. Czyli tu mamy skoncentrowanie się właśnie na zachowaniu. Pierwsza definicja mówiła o cywilizacji, tak naprawdę, o wytworach materialnych i powiedzmy, że ideowych, czyli niematerialnych. Natomiast definicja normatywna skupia się na przede wszystkim relacjach międzyludzkich, na zachowaniu, na tym, jak ludzie ze sobą współżyją na co dzień. No dobrze, zobaczmy, jakie mamy rodzaje kultury. Kultura wysoka, albo inaczej zwana elitarną, jest to pierwszy rodzaj kultury, jaki poznamy. Jest to, jak sama nazwa może nam sugerować, kultura skierowana do wąskiej grupy osób. Nie jest to kultura adresowana do wszystkich odbiorców. Odbiorca, do której ten rodzaj kultury jest skierowany, musi być osobą przygotowaną na odbiór tego typu kultury. Czyli musi posiadać pewną wiedzę już wcześniej, musi posiadać pewną wrażliwość, musi być obeznana ta osoba z tym, co do niego kieruje artysta, czy człowiek, który kulturę tutaj tworzy. Czyli jest to kultura pełna treści wymagających erudycji od odbiorcy. Czyli tutaj jest potrzebna wiedza szczegółowa w jakimś zakresie. Taką kulturę wysoką stanowi chociażby balet. Taką kulturę stanowi muzyka klasyczna, nowoczesna oczywiście, albo klasyczna, ale nie taka powiedzmy jak walce Strausa, tylko bardziej zaangażowana, bardziej rozbudowana, głębsza. Taką kulturę wysoką, elitarną stanowią dzieła sztuki, ale znowu mam na myśli tutaj malarstwo, rzeźbę chociażby, czy sztuki plastyczne w ogóle. Ale nie taka, którą może zrozumieć każdy człowiek na pierwszy rzut oka, tylko taka, która właśnie, której zrozumienie wymaga przygotowania, poszukiwań ze strony odbiorcy. Na kulturę wysoką, czyli elitarną, mogą składać się nie tylko dzieła plastyczne, mogą też to być dzieła literackie, czyli na przykład powieści, różnego rodzaju wiersze, dzieła muzyczne, dzieła filmowe, czyli tutaj filmy jak najbardziej mogą też być skonstruowane zgodnie z tymi zasadami. Tutaj mamy na myśli oczywiście reżyserów, mistrzów,
kinokonesera na przykład i tym podobne propozycje. Kultura wysoka to też mogą być spektakle teatralne zorganizowane właśnie w sposób nieczytelny dla przeciętnego odbiorcy. No i te dzieła są uznawane za najwybitniejsze. To są dzieła, które wymagają właśnie skupienia, analizy głębokiej od odbiorcy. Nie ma charakteru komercyjnego kultura wysoka, elitarna, no bo skoro jest skierowana do wąskiej grupy odbiorców, to trudno, żeby była tworzona dla pieniędzy. Trudno, żeby jej tworzenie było związane z chęcią osiągnięcia zysku, no bo jeżeli niewielka część społeczeństwa będzie odbierać tę kulturę, no to nie możemy liczyć na to, że ta kultura się bardzo dobrze sprzeda i przyniesie nam ogromny zysk. Dlatego też twórcy kultury wysokiej rzadko są ludźmi bogatymi, rzadko też są ludźmi szeroko rozpoznawalnymi. Nie są to zazwyczaj celebryci. Bardzo rzadko się zdarza, żeby osoby z kręgu kultury wysokiej były po prostu międzynarodowo rozpoznawane, tak jak na przykład najważniejsi, nie wiem, piłkarze chociażby, czy muzycy z kręgu muzyki pop chociażby, czy rock. Więc tutaj nie jest ona obliczona na zysk. No i w związku z tym człowiek, który sponsoruje taką kulturę, nie oczekuje, że przyniesie ona mu wiele pieniędzy, dlatego pozostawia dużą swobodę artystyczną twórcy i twórca nie musi tworzyć kultury, aby się przypodobać odbiorcy, aby zachęcić jak największą ilość osób do kupienia jego dzieła, tylko może robić to, co chce, a więc ma tutaj swobodę artystyczną i może się rozwijać. No i oczywiście jej adresatem jest przede wszystkim grupa, warstwa społeczna nazywana inteligencją, czyli najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej odbiorcą, adresatem tejże kultury wysokiej są osoby wykształcone dobrze, bardzo dobrze wykształcone osoby, które spędzają określony tryb, prowadzą określony tryb życia, właśnie taki jak inteligencja. Przeciwieństwem kultury wysokiej jest kultura masowa, zwana inaczej kulturą popularną. Jak mogą tutaj sugerować te dwa słowa, masowa, popularna? Ona jest skierowana do jak największej ilości osób, czyli jej potencjalnym odbiorcą mają być niemalże wszyscy z danego kręgu kulturowego, a więc jest to kultura obliczona na łatwość przekazu, na łatwość odbioru też. Jest to kultura, która nie wymaga jakiegoś przygotowania większego od odbiorcy. Można bardzo szybko się przygotować do odbioru kultury masowej. Dawniej, w wieku XIX, kulturę masową stanowiły gazety, tak zwana prasa bulwarowa. Dzisiaj można powiedzieć, że spadkobiercą tej prasy są tabloidy, czyli gazety, które bazują właśnie na sensacji, na takich tematach, które zainteresują każdego, bez względu na wiek, wykształcenie czy poglądy. Kulturę masową też stanowią książki z kręgu literatury popularnej, czyli na przykład kryminały, romanse, jakieś biografie i tym podobne rzeczy. Kulturę masową również stanowi kabaret, taki, który jest zrozumiały oczywiście dla większości ludzi, operetka, która jest też łatwa w odbiorze, w przeciwieństwie chociażby do opery czy muzyki klasycznej. Różnego rodzaju sztuki plastyczne, komiksy, obrazy, grafiki różne, rysunki, które są łatwe w odczytaniu. Słuchowiska radiowe, seriale, również te opery mydlane, czyli tak zwane tasiemce, takie, które przedstawiają prozę życia, banalne sprawy. Muzyka popularna, czyli tutaj mamy na myśli muzykę, która jest rozpoznawalna, odbieralna przez większość ludzi na świecie. Gry komputerowe też się składają na kulturę masową, takie gry, które są znane graczom na całym niemalże świecie. No i też sposób życia, czyli na przykład chodzenie na dyskoteki, czy umawianie się na spotkania w restauracjach, świętowanie w taki sposób, jak robią to inni członkowie społeczeństwa. To wszystko składa się na kulturę masową. Cechą kultury masowej jest schematyczność, czyli jeżeli na przykład mamy film z kręgu kultury masowej, no to mniej więcej wiemy, jak będzie przebiegać akcja. Wiemy, że na początku będzie coś, w środku będzie coś i wiemy mniej więcej, jakie będzie zakończenie. Bardzo łatwo rozpoznamy bohaterów, bardzo szybko podzielimy ich na tych dobrych, na tych złych. Zwroty akcji też w zasadzie są oklepane dla nas w tego typu kulturze, więc tutaj mam pewną schematyczność. Podobnie będzie to funkcjonowało w innych
dziedzinach sztuki z kręgu kultury masowej, czyli na przykład w książkach, czy w muzyce, schematyczność, zwrotka, refren, solówka, refren, wyciszenie. Więc tutaj to jest ta cecha kultury masowej. Stereotypowość, czyli spodziewamy się pewnych rzeczy w tej kulturze i znajdujemy te rzeczy, których się spodziewamy, czyli ta kultura bazuje na stereotypie, że jeżeli ktoś jest na przykład brzydki, no to na pewno będzie czarną postacią, jeżeli ktoś jest sympatyczny, no to będzie pozytywną postacią i tak dalej, i tak dalej. Podobnie z barwami, podobnie z innymi rzeczami tutaj, czyli bazowanie na stereotypach, które funkcjonują w społeczeństwie z tego kręgu kulturowego konkretnego. Cechą też kultury masowej jest to, że dzieła są bardzo aktualne, odwołują się do aktualnych wydarzeń, komentują aktualne wydarzenia i czasami są zrozumiałe tylko w tym danym momencie. Na przykład może być tak, że wiele dzieł z kręgu kultury masowej za 50 czy 60 lat już nie będą one zrozumiałe, bo stracą swoją aktualność, już nie będą komentarzem do aktualnej sytuacji, do aktualnej kondycji społeczeństwa, problematyki, jaką się zajmuje w tej chwili społeczeństwo. A kultura z kolei wysoka stara się poruszać tematy takie, które są uniwersalne. Kulturę masową cechuje w związku z tym też banał, proste sprawy, powtarzalne sprawy, oczywiste sprawy oraz kiczowatość. Kiczowatość różnych postaci, kiczowatość przedstawionych scen czy właśnie wydarzeń, jakie się prezentuje w tejże kulturze. No i kultura masowa prowadzi do powstania społeczeństwa masowego, czyli takiego społeczeństwa, które przeżywa te same rzeczy w podobny sposób. Społeczeństwo masowe to społeczeństwo, do którego docieramy za pomocą tych samych środków przekazu. Jeżeli na przykład ja gram, załóżmy, w grę FIFA, nie wiem, 2020, wyjadę do Niemiec, wyjadę do Stanów Zjednoczonych, czy wyjadę do Japonii, czyli na różne kontynenty, czy nie wiem, do Egiptu, to jest duża szansa, że spotkam ludzi, którzy grają w tę samą grę. Jeżeli słucham zespołu, załóżmy Coldplay, albo jakiegoś innego rozpoznawalnego, który jest grany w radio na całym świecie, no to jest duża szansa, że spotkam fanów tego zespołu, czy tego wykonawcy również w innych państwach. Podobnie jest z książkami, podobnie jest z celebrytami, z piłkarzami właśnie, chociażby wymienionymi wcześniej. To wszystko sprawia, że mamy społeczeństwo masowe, czyli takie, które mimo tego, że żyje daleko od siebie w różnych krajach czy na różnych kontynentach, to podlega tym samym rzeczom związanych z kulturą. Czyli pasjonujemy się tymi samymi zespołami piłkarskimi czy w ogóle sportowcami, pasjonujemy się tymi samymi wykonawcami muzycznymi, śledzimy losy tych samych bohaterów, na przykład Marvela czy Gwiezdnych Wojen. Więc to wszystko sprawia, że jesteśmy jedną tak naprawdę masą, niezależnie od tego, że mieszkamy daleko od siebie. Więc widzimy, że kultura masowa to kultura po prostu globalna. I to samo się tyczy zachowań różnych, bo jemy te same potrawy i we Włoszech, i w Polsce, i w Nowym Jorku, czyli w Stanach Zjednoczonych, chociażby pizzę. I japońskie potrawy jemy na całym świecie, na przykład sushi, i obchodzimy te same święta, powiedzmy, że święta, czyli na przykład walentynki, więc to wszystko znowu składa się na społeczeństwo masowe, na kulturę masową, nawet w obyczajach, jak widzimy, nie tylko w dziełach artystycznych. Kultura narodowa, kolejnym rodzajem kultury jest właśnie taka kultura, ona jest przeciwieństwem kultury masowej, z kolei, bo ona jest skoncentrowana na konkretnym narodzie, na wytworach jednego narodu. Kultura narodowa jest to ogrom norm, wartości, wierzeń albo religii, jakiejś tradycji, ogół przekonań oraz wszystkie dzieła artystyczne, jakie naród konkretny uznaje za swoje, za własne, za takie, które budowały tożsamość narodową, które są kojarzone przez wszystkich członków tego narodu, o których się mówi kolejnym pokoleniom, zaznaczając rangę i wagę tych dzieł dla rozwoju całego narodu. Te dzieła, czy tradycje, czy wierzenia, czy normy zachowania są ważne w różnych historycznych momentach dla danego narodu. One czasami warunkują przetrwanie tego narodu. One tak naprawdę mogą też warunkować zachowanie narodu dzisiaj, czyli mogą być przyczyną tego, że w jakimś narodzie jest jakiś rodzaj zachowania uznany za normalny. Na przykład Japończycy inaczej
postrzegają, nie wiem, porażkę niż Europejczycy, inaczej postrzegają obowiązkowość niż Europejczycy, a to wynika z ich kultury, między innymi z ich kultury narodowej, z ich tradycji właśnie. No i tutaj te dzieła, chociażby artystyczne oraz tradycje czy przekonania, one mają wyróżnić dany naród od innych. To jest właśnie fajne, jeżeli podróżujemy i stykamy się z innymi narodami i w innych krajach mieszkającymi, że możemy poznać odmienne podejście tych narodów do różnych spraw. Do Boga, do życia codziennego, do pracy, do życia prywatnego, do życia rodzinnego, czy do sztuki nawet. Więc tutaj to wszystko, te różnice wynikają z odmiennej kultury narodowej. Na kulturę narodową oczywiście składają się również różnego rodzaju dzieła sztuki, które dany naród stworzył i odgrywały one ważną rolę w historii tego narodu, tak jak chociażby tu widzimy na zdjęciu Wawel w Krakowie, zamek na Wawelu, czy obrazy Jana Matejki chociażby. Więc to są dzieła, które budują poczucie więzi narodowej. To są dzieła, które sprawiają, że Polacy czują się zjednoczeni, czują, że mamy coś wspólnego. Co ciekawe, tą kulturę narodową również mogą rozwijać sportowcy, bo jeżeli śledzimy wspólnie jako naród zmagania sportowców, kibicujemy im, jeździmy na ich zawody, no to nas spaja jako naród. To sprawia, że się czujemy razem. Tak samo jak odśpiewanie hymnu narodowego wspólne, czy to w szkole, czy to podczas uroczystości państwowej, czy podczas zawodów sportowych, to wszystko sprawia, że na tę chwilę zapominamy o różnych różnicach pomiędzy nami istniejącymi, a czujemy się jednym narodem. To nas spaja, to jest element naszej kultury. No i na kulturę narodową również składają się symbole narodowe, takie właśnie jak barwy narodowe, jak nasz język, jak nasza religia, która bardzo mocno wpłynęła przecież na rozwój naszego narodu, na też dzieła, sztuki, jakie powstały, bo przecież gros tych dzieł to są kościoły, to są witraże, to są obrazy o tematyce religijnej właśnie. Na kulturę narodową również składają się obyczaje nasze polskie, tradycje różne, chociażby topienie marzanny, czy budowanie chociażby wysokich palm regionalnie, ale też noszenie tych palm do kościoła w całej Polsce. No i osiągnięcia właśnie, tak jak mówiłem, i sportowców osiągnięcia, i osiągnięcia naukowców, i osiągnięcia artystów, i innych wybitnych przedstawicieli naszego narodu. To wszystko to kultura narodowa. Mamy też kulturę ludową. Kultura ludowa, która dawniej była bardzo ważnym elementem kultury danego regionu. Są to dzieła sztuki, system wartości, które zostały i wszystkiego rodzaju symbole i znaczenia wypracowane w zróżnicowanych regionalnie wiejskich społecznościach lokalnych. Czyli jest to kultura związana przede wszystkim z wsią, chociaż tutaj można by dywagować, czy kultura miejska nie może być kulturą ludową, no ale to może zostawmy na razie. Przede wszystkim regionalnie występująca kultura to kultura ludowa. Charakterystyczna dla danego regionu, na przykład Polski, i na nią się właśnie mogą składać zarówno stroje, jak i dzieła sztuki, chociażby jakieś obrazy, rzeźby, wycinanki, sposób malowania jajek, na przykład na Wielkanoc, ale też właśnie różnego rodzaju obyczaje czy zasady zachowania takiego społecznego. Cechą kultury ludowej jest tradycjonalizm, czyli hołdowanie tradycjom przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Jest cechą kultury ludowej jest religijność, dlatego że w średniowieczu chociażby, czy w jeszcze nawet późniejszych epokach historycznych bardzo duży wpływ na rozwój kultury na wsi miała właśnie religijność, miał kościół, który spajał tą społeczność danej wsi czy jakiejś okolicy. To było takie centrum kultury właśnie. Cechą kultury ludowej jest antyindywidualizm, czyli można inaczej powiedzieć też uniformizm. Antyindywidualizm, czyli wykluczenie, powiedzmy, że indywidualizmu. Kultura ludowa nie znosi tego, że ktoś może być inny od reszty społeczeństwa. Kultura ludowa narzuca całemu gronu uczestników tej małej społeczności lokalnej jednolitą kulturę, jednolity system zachowań czy wyglądu. Nie ma tam miejsca na odrębność jakąś, na indywidualizm. I to jest właśnie też uniformizm, czyli taka próba ubrania wszystkich jednakowo, narzucenia jednakowego systemu zachowań, tej samej religii,
tej samej obyczajowości, tych samych ról społecznych, które są akceptowane przez tą małą społeczność itd., itd. Cechą kultury ludowej jest też patriarchizm, czyli ta silna pozycja mężczyzny, dominacja mężczyzny w tej społeczności. Synkretyzm to kolejna cecha kultury ludowej, czyli próby łączenia chrześcijaństwa i wszystkich zwyczajów związanych z chrześcijaństwem z pogańską stroną życia ludzi na wsi, tego ludzi oczywiście z dawnych wieków, bo wiele zwyczajów, które dzisiaj uznajemy za chrześcijańskie, ma rodowód właśnie pogański, chociażby zwyczaj święcenia jajek. Więc tutaj jest to próba łączenia takich wierzeń chrześcijańskich z obyczajami pogańskimi, z różnymi gusłami, z różnymi przesądami, wiarą w jakieś czary, zabobony. Więc tutaj mamy ten synkretyzm kulturowy też. Oraz izolacjonizm, to jest też cecha kultury ludowej, czyli pozostawanie w izolacji na to, co się dzieje na przykład w dużych miastach, na to, co się dzieje na zachodzie Europy, czyli dawniej ta kultura ludowa była prężniejsza, oczywiście dzisiaj ona zanika. Natomiast cechą jej było to, że ci ludzie hermetycznie, można powiedzieć, nie chcieli przyjmować innych zwyczajów obcych dla nich, uparcie przekazywali z pokolenia na pokolenie to, co mają, to, co zostało wypracowane wcześniej i żyli w izolacji, czyli niechętnie przyjmowali obcych, niechętnie przyjmowali jakieś inne pomysły, inne zachowania z innego kręgu kulturowego. Z kulturą ludową wiąże też się pojęcie etnografii. Etnografia jest to nauka, która zajmuje się badaniem i opisywaniem kultur ludowych właśnie oraz społeczności etnicznych, czyli społeczności, które wyróżniają się spośród innych grup zamieszkujących jakiś teren, jakąś indywidualnością właśnie. Etnograf to człowiek, który właśnie bada, opisuje różne kultury ludowe i grupy etniczne. Najsłynniejszym takim, można powiedzieć, założycielem etnografii w Polsce był pan Oskar Kolberg. On rozpoczął właśnie ten nurt w Polsce. On zainicjował badania, za nim poszli kolejni. Dzięki temu mamy dzisiaj pewien zasób wiedzy na ten temat zgromadzony. Kultura ludowa w Polsce przykładowa to kultura podhalańska, czyli kultura na przykład góralska, kultura kurpiowska, czyli kultura z północnego Mazowsza, kultura śląska, ślązacy na terenie oczywiście Śląska, województwa śląskiego czy opolskiego, kultura kaszubska z województwa pomorskiego, a tutaj chociażby słynne tęczenie obrazów na YouTubie można zobaczyć w ich wykonaniu. Kultura kociewska, to samo województwo, niedaleko Gdańska mieszkają przedstawiciele tej kultury. Kultura podlaska, na Podlasiu, jak się łatwo domyślić. Kultura łowicka, w północna część województwa łódzkiego, Łowicz, tamte okolice. To są przykładowe kultury ludowe w naszym kraju się znajdujące. Folklor, kolejne pojęcie, jakie sobie poznamy. Folklor to jest coś, co jest związane z kulturą ludową, może być folklor autentyczny, czyli na przykład stroje, na przykład sposób tworzenia sztuki, rzeźby, malowania obrazów, jakichś ozdób tworzenia, więc folklor jak najbardziej może występować dzisiaj jako po prostu pozostałość po dawnej kulturze ludowej. Może też być sprzedawany w sklepach Cepelia na przykład w Polsce to jako dzieła sztuki właśnie stworzone przez twórców związanych z kulturą ludową. Czyli tutaj ten folklor to jest, można powiedzieć, taka pozostałość po tej kulturze ludowej, po tym, co dawniej funkcjonowało, a dzisiaj tak naprawdę zanika. Na ten folklor może się składać właśnie sztuka, może się składać jakiś obrzęd, muzyka, może być taniec, może być elementem folkloru, różnego rodzaju pieśni, zdobnictwo, stroje właśnie, ale także różne podania, wierzenia, legendy również mogą być folklorem. Jeżeli to jest folklor autentyczny, to to jest coś, co rzeczywiście jest tworzone przez ludzi, którzy są twórcami kultury ludowej. Ale też może być folklor zrekonstruowany, kiedy ludzie na co dzień wykonują zupełnie prozaiczne rzeczy, nowoczesne rzeczy, ale na przykład na weekend przebierają się w stroje
ludowe i odgrywają na przykład jakieś utwory muzyczne z dawnych czasów, z kultury ludowej oczywiście, więc to jest tylko folklor zrekonstruowany. Chodzi o to, że ten człowiek nie jest, ten człowiek, który ten folklor rekonstruuje, on nie jest sam przedstawicielem kultury ludowej, tylko ją po prostu odtwarza. No i jeszcze jedno pojęcie związane z folklorem, to jest folkloryzm. To jest zjawisko, które polega na zapożyczaniu z kultury ludowej jakichś tylko elementów i włączaniu tych elementów w kulturę już na przykład masową. Czyli tutaj na przykład zobaczmy bluzy. Bluzy typowe dla kultury masowej, takie bluzy, jakie, mówię teraz o kroju i o materiale, z jakich jest wykonana bluza. Bluza, jaką kupimy na całym świecie, ale elementem folkloru jest wzór. Wzór typowy dla danej społeczności lokalnej. I to jest właśnie folkloryzm w modzie chociażby. Folkloryzm w muzyce to na przykład jak zespoły muzyczne typu Bratanki, typu Golec Orkiestra, czy nawet Kleo dawniej starają się jakieś zaśpiewy, jakiś sposób śpiewania naśladować z kultury ludowej, czy teksty stylizują na właśnie teksty, powiedzmy, że ludowe. To jest wtedy folkloryzm. Kolejne pojęcie, kontrkultura. Kontrkultura jest to pojęcie, które narodziło się w latach 60. XX wieku. Tutaj takim przedstawicielem, znaczy może nie tyle przedstawicielem, co inicjatorem takiego podejścia do kultury był niejaki Teodor Roszak, który jako pierwszy opisał zjawisko kontrkultury. A cóż to takiego jest? Kontrkultura polega na odrzuceniu przez najczęściej zbuntowaną młodzież danych wzorców kulturowych, które są hołdowane przez resztę społeczeństwa. Wzorców obyczajowych, wzorców moralnych, no i też właśnie całej kultury. Kontrkultura mówi, nie chcemy w ogóle budować takiej kultury jak do tej pory, buntujemy się przeciwko temu, odrzucamy to, że trzeba się podporządkowywać jakiejś kulturze. Po prostu jest to krytyka kultury jako można powiedzieć zjawiska w całości. Było to poparte tym, że w latach 60. mamy wyzwolenie młodzieży z takiej obyczajowości bardzo sztywnej, narzuconej tej młodzieży przez pokolenie powojenne. Pojawienie też się pigułki antykoncepcyjnej sprawiło, że się wyzwoliły kobiety obyczajowo, społecznie też, więc zaczęto krytykować właśnie kulturę, zaczęto burzyć te wzorce kulturowe. Tak jak powiedziałem, to lata 60. XX wieku przede wszystkim, no i z kontrkulturą wiąże też się krytyka konsumpcyjnego stylu życia, a więc takiego stylu życia, który mówi, że tak naprawdę celem twojego życia jest kupowanie, a żeby kupować musisz zrobić pieniądze, a żeby zrobić pieniądze musisz iść do pracy i podporządkować się komuś, stracić wolność w tym momencie i wykonywać to, co ktoś ci każe przez pół swojego życia. A w pracy musisz znowu, powiedzmy, ulegać jakimś normom, które ci narzuci pracodawca. Więc tutaj mamy krytykę konsumpcjonizmu, krytykę systemu politycznego, mamy zawiedzenie politykami, demokracją już w latach 60. na Zachodzie właśnie przede wszystkim. Nieufność wobec polityków, sprzeciw wobec wojen, jakie oni wszczynają, chociażby wojny w Wietnamie, sprzeciw wobec rasizmowi, wobec rasizmu, przepraszam, tutaj mamy błąd językowy wobec rasizmu, który przecież był bardzo mocno zakorzeniony w południowych Stanach, chociażby USA, sprzeciw wobec seksizmu, czy chęć propagowania właśnie pacyfizmu, niechęć do przemocy, do agresji, do wojen. Mamy też z kontrkultury, można powiedzieć, wyrastającą kulturę alternatywną. Kultura alternatywna w przeciwieństwie do kontrkultury nie chce zburzyć wzorców kulturowych wszystkich, nie chce odrzucić kultury w całości, ale co łączy kontrkulturę i kulturę alternatywną, to to, że oba te nurty nie zgadzają się na istnienie kultury w dawnym wydaniu. Natomiast kultura alternatywna proponuje coś w zamian, w przeciwieństwie do kontrkultury. Czyli kultura alternatywna mówi, nie krytykuje kultury jako zjawiska, tylko krytykuje kulturę w takim wydaniu, jakim ona mi została przekazana przez starsze pokolenie. Ja chcę zbudować alternatywną kulturę, a więc stworzyć inne wzorce kulturowe. No i tutaj chociażby w muzyce, to jest rock progresywny w lat 60., zainicjowany m.in. przez zespół The Doors, przez później Pink Floyd.
przez Jimiego Hendrixa i tak dalej, więc w sztuce Andy Warhol zaproponował kulturę alternatywną w sztukach plastycznych chociażby. Więc to jest chęć zbudowania nowej kultury opartej na zupełnie innych wzorcach niż ta kultura, która wcześniej funkcjonowała. Jest to wtedy kultura alternatywna. No i tutaj też przedstawicielami tej kultury alternatywnej było w latach 70. już była społeczność punków, czyli grupa osób, która odrzucała właśnie też konsumpcjonizm, ale chciała zbudować coś swojego, własne wzorce, zawołanie punków No Future, czyli nie ma przyszłości, bardzo charakterystyczne, czasami jeszcze dzisiaj powtarzane. No i kontrkultura też głosi konieczność wyzwolenia człowieka z więzów kultury masowej, która chce ujednolicić nas wszystkich. Przecież ubieramy się identycznie na całym świecie, w tym samym kręgu kulturowym. Chodzimy w jeansach, w bluzach, z kapturem, w t-shirtach i we wszystkim, co jest modne aktualnie. Słuchamy tego samego, oglądamy to samo, jaramy się tymi samymi serialami, figurkami z Jedi i Bóg wie, czym tam jeszcze. Więc kultura alternatywna czy kontrkultura mówi, trzeba się wyzwolić z tej kultury masowej. Trzeba rozwijać właśnie niezależność kultury. Taką kulturę, która nie schlebia gustom tylko tych, którzy chcą zarobić pieniądze na tej kulturze. No i chęć stworzenia człowieka wielowymiarowego, a nie takiego spłaszczonego, stworzonego, sprowadzonego tylko do roli konsumenta. Więc to są zjawiska związane z kulturą alternatywną. Subkultura to z kolei taka kultura, która związana jest z pewną grupą społeczną. Od lat 30. XX wieku opisywane zjawisko. Młodzi, szczególnie młodzi ludzie, bardzo często mają chęć wyróżnienia się na tle społeczeństwa i dlatego zaczynają tworzyć albo dołączają do subkultur. Czyli do takich mniejszych części społeczeństwa, które się czymś wyróżniają. Najczęściej wyróżniają się wyglądem zewnętrznym. To może być fryzura, to może być sposób ubierania. Na przykład to może być też specyficzny język, jakiego używają, czyli czasami subkultury mają określone slangi chociażby, czy słownictwo charakterystyczne dla danej subkultury. Czasami subkultury starają się tworzyć własne sztuki plastyczne, na przykład graffiti, na przykład tatuaże, na przykład jakieś ozdabianie kurtki, spodni itd., itd. No i czasami też subkultury posiadają swoją ideologię, czyli starają się zbudować własny zespół norm, własny zespół zachowań, własny system wartości. No i tutaj mamy tak, powiedzmy, że humorystycznie pokazane niektóre subkultury. Myślę, że rozpoznajesz tutaj subkulturę rastafariańską związaną z muzyką reggae, z marihuaną, trzy kolory charakterystyczne dla tej subkultury. No ale możemy też zobaczyć subkulturę prawdopodobnie punków, charakterystyczna fryzura i rockers, być może subkulturę hip-hopowców, być może subkulturę hipisów i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj tych subkultur jest trochę. Zobaczmy na przykładowe subkultury buntu społecznego, społeczno-obyczajowego, to na przykład hipisi, to na przykład punki. Oni dążą do stworzenia własnego stylu życia, do wywołania trwałych zmian społecznych i obyczajowych właśnie. Inny rodzaj subkultur to subkultury ucieczki, izolacji, na przykład skinni, czyli skinheadzi inaczej, szalikowcy, czyli kibice, chcą po prostu wystąpić z tego społeczeństwa, można powiedzieć. Nie chcą się podporządkować wyścigowi szczurów chociażby, czy innym oczekiwaniom społecznym, jakie są na nich narzucane przez społeczeństwo. Subkultury kreatywne to takie, które chcą stworzyć własny rodzaj rozwoju, można powiedzieć, charakteryzują się działalnością artystyczną też. To są na przykład graficiarze, to są skejci, często to są jakby związane ze sobą rzeczy. Oni też kultywują często aktywność fizyczną, czyli właśnie stawiają na sport jakiś. No i tutaj tworzą właśnie kultury, sztuki plastyczne często. No i mamy też subkultury religijno-terapeutyczne, czyli takie, które odwołują się do wierzeń jakichś, do religii, do religijności, które oferują medytacje, które oferują jakieś uspokojenie zszarganych nerwów, znalezienie sensu życia, czyli stąd właśnie określenie terapeutyczne. Jeszcze mamy subkultury ekologiczno-pacyfistyczne, czyli na przykład, tak jak tu widzimy, pacyfa, czyli
symbol tych ludzi, którzy się wyrzekają przemocy, wojen, dążą do pokoju. Anarchiści z kolei dążą do obalenia władzy państwa nad obywatelem, dążą do absolutnej wolności. Więc tutaj mamy jeszcze znak z Kinów, chociażby krzyż celtycki. No i na koniec jeszcze kilka pojęć związanych z naszym tematem. Pluralizm kulturowy jest to zjawisko współistnienia różnych kultur obok siebie. Plural, czyli mnogość kultur, jeżeli funkcjonują obok siebie, nie walczą ze sobą, tolerują się nawzajem. To mamy pluralizm kulturowy. Wielokulturowość, jeżeli kultury w przeciwieństwie do pluralizmu nie są obok siebie, ale współistnieją ze sobą, przenikają się nawzajem, czyli czerpią nawzajem z siebie różne elementy, zapożyczając chociażby, więc wtedy mamy do czynienia z wielokulturowością. Tolerancja z łacińskiego oznacza słowo cierpliwe znoszenie czegoś, wytrzymywanie, czyli no, jeżeli jesteśmy w stanie znieść to, że obok nas istnieje inna kultura, wtedy jesteśmy tolerancyjni. Nie mylmy tolerancji z akceptacją, no bo akceptacja to jest zgadzanie się na coś, na to, że istnieje odmienna jakaś kultura chociażby, czy odmienny system zachowań, czy wartości. To nie jest to samo, jak widzimy, co tolerancja. I warto sobie to zapamiętać.